Jeżeli pamiętacie komediowy i lekki w tonie zwiastun Kleru, a potem poszliście do kina i okazało się, że no nie było tak lekko i przyjemnie, to dokładnie tak samo jest z Weselem. Mogliśmy się spodziewać, że tam w środku czai się bomba. Dało się odczuć w sieci, że był taki jeden wielki znak zapytania względem tego najnowszego filmu Wojtka Smarzowskiego. Co to w ogóle będzie? Czy to będzie remake tego pierwszego Wesela? Dlaczego wchodzimy jeszcze raz do tej samej rzeki? Dlaczego ten tytuł jest dokładnie taki sam jak wcześniej? Ale w tym przypadku miałem jakąś większą wiarę w to, że ten marketing był z premedytacją, że on właśnie miał przyciągnąć tych wszystkich ludzi do kin, a potem oni mieli się zmierzyć z tym, czym faktycznie ten film jest. Tak, bo wszystkie zwiastuny i materiały promocyjne w taki dosyć konkretny i prześny, lekko komediowy sposób przykrywały to, o czym faktycznie ten film jest. Choć teraz, po obejrzeniu tego filmu, pewne rzeczy już ze zwiastuna wyłuskać można. I jeżeli chodzi o samą podstaw fabuły, to mamy do czynienia z jedną rodziną. Cały czas trwania tego filmu to jest noc przed ślubem i cały ten dzień ślubu i wesela. Z tym, że oczywiście nie jest tak łatwo i linearnie, jakby się można było spodziewać po pierwszych scenach, ponieważ później następuje takie rozbicie trochę na dwie linie czasowe, które się ze sobą mieszają. Przede wszystkim za sprawą głowy tej rodziny, czyli dziadka Antoniego Wilka, któremu zdecydowanie miesza się rzeczywistość z wspomnieniami z czasów II wojny światowej. Miesza się nie bez przyczyny oczywiście. Bo na tym opiera się tak naprawdę cały koncept na ten film, to znaczy mieszanie się tych rzeczywistości i poszukiwanie analogii między tym, co kiedyś było, a tym, co jest teraz. I my jak zwykle nie będziemy wam zdradzać, co ostatecznie w tym filmie się dzieje. I tutaj od razu mówię, że jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, o czym ten film jest, to idźcie do kina. Ale to nie znaczy, że ja ten film polecam. I też nie uważam, że to jest bardzo dobry film, który każdy musi obejrzeć, dlatego że to jest bardzo dobry film. Polecam tym, którzy są zainteresowani. Bo chciałoby się powiedzieć, że tutaj Smarzowski powtarza Smarzowskiego, że wracają wszystkie te elementy, które już były w jego poprzednich filmach. I prawdę mówiąc, już od samego początku dobrze wiemy, co Smarzowski chce tym filmem opowiedzieć, bo często mówi się tak, że na przykład uczymy się historii po to, żeby wyciągać wnioski i nie popełniać tych samych błędów. Natomiast Smarzowski mocno zwraca uwagę na fakt, że jeżeli nie znamy całej historii i na przykład przykrywamy coś, powiedzmy, udajemy, że czegoś nie było, no to jak mamy wyciągać odpowiednie wnioski? No to też nie jest jakieś wiekopomne odkrycie Smarzowskiego. No ale on chce to zrobić siekierą jak zwykle. I właśnie, zanim przejdziemy dalej może, to jest mój pierwszy problem. Ja wyszłam z tego filmu strasznie zmęczona. Mam takie poczucie, że mnie już kino Smarzowskiego w tej formie męczy. Co więcej, męczy mnie taka tendencja, że jeżeli przekaz ma być usłyszany, to forma musi być szokująca. I oczywiście to nie znaczy, że wy wyjdziecie z takimi samymi emocjami czy odczuciami z tego filmu. Dla mnie jest już za głośno, za dużo, za bardzo chaotycznie, za wiele rzeczy na raz. Ta formuła wydaje ci się już tracić siłę, impet. Siłę, bo jest powtarzalna po prostu. Mhm. Moim zdaniem ten seans był wyjątkowo przytłaczający, bo przypomina cały czas o tych wszystkich rzeczach, które nie tylko działy się w przeszłości, ale także które dzieją się teraz. I tego jest takie duże nagromadzenie wszystkich tych takich naszych małych triggerów, które obserwujemy codziennie i które mogą w nas wywoływać frustrację. Swoją drogą, to jest film, który przed każdą sceną powinien mieć trigger warning. Bo na pierwszym planie, tym współczesnym, mamy postać graną przez Roberta Więckiewicza, który jest ojcem panny młodej, który jest także właścicielem masarni. I może się to wydawać taką dosyć oczywistą metaforą Polacy, świnie, te sprawy, ale myślę, że tutaj twórca chciał przede wszystkim zaznaczyć to zamiatanie prawdy pod dywan i to, co dzieje się na własnym podwórku. Skalę mikro przełożyć na skalę makro. Mhm. Tak, no i jakby nie oczekujemy po kinie Smarzowskiego subtelności chyba na tym etapie, tak mi się wydaje. I faktycznie subtelnie tutaj nie jest w żadnym momencie. Jeżeli coś ma być powiedziane, to jest powiedziane. Albo pytanie, wykrzyczane. Czy to jest wada? Dla jednych tak, dla innych nie. To zależy po prostu, czego oczekujecie. Dla mnie tutaj pod kątem fabularnym problemem jest właściwie to, że nie skupia się ostatecznie ten film na nikim tak naprawdę, tak żebyśmy kogoś poznali
głębiej, a nie tylko te jego przywary i to, jak rozwiązuje sytuację tu i teraz. Na przykład nie wchodzimy w ogóle głębiej w relacje rodzinne i z czego wynikają pewne konflikty, o których wiemy, a są tak rzucone po prostu z ekranu. To znaczy, od samego początku buduje się tutaj kilka tajemnic, o których wiemy, że one będą miały rozwiązanie gdzieś w okolicach finału i po prostu czekamy na to, żeby ta bomba z opóźnionym zapłonem faktycznie wybuchła. No właśnie. I to jest kolejna kwestia tutaj taka narracyjna. Kiedy nam się rzuci temat, a jest ich tutaj naprawdę sporo, to my wiemy, jak ten wątek się skończy. Bo to jest trochę tak z tym filmem, że on nie stara się nam pokazać graczy, którzy uczestniczą w jakiejś rozgrywce, tylko pokazuje nam pionki na szachownicy takiej partii, która już została z góry rozegrana. Tak. Jeżeli miałbym ocenić stopień zaangażowania podczas tego seansu, to powiedziałbym, że wątek współczesny raczej sprawiał, że byłem zdystansowany i zdecydowanie bliżej mi było emocjonalnie do tego, co dzieje się, powiedzmy, w tym wątku historycznym, w którym Prym wiedzie postać grana przez Mateusza Więcławka. Absolutnie fantastycznego, bardzo miło, że po tym małym epizodzie w Klerze faktycznie dostał dużo większą rolę, w której mógł pokazać się z jak najlepszej strony. I dzięki temu też właściwie postać dziadka ostatecznie okazuje się najbogatsza, moim zdaniem, przynajmniej tak emocjonalnie. Bo ten wątek też można powiedzieć, że ma i wstęp, i rozwinięcie, i zakończenie. Natomiast wszystkie wątki współczesne są właśnie tak potraktowane szczątkowo. Wiemy mniej więcej, do czego to wszystko będzie dążyć, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zbudować jakiejś więzi emocjonalnej z tymi bohaterami. Tak, i wszystko staje się jakąś taką samospełniającą się przepowiednią. Jeżeli pojawia się ten element, to oczywistym jest, że w finale stanie się tak i tak. Jeszcze raz nawiążę do Kleru, ale w tamtym filmie mieliśmy coś takiego, że bohaterowie wyciągali wnioski. Nawet jeżeli robili złe rzeczy, to wyciągali wnioski, chociaż jeden czy dwóch bohaterów z tych wszystkich, o których opowiadaliśmy. Natomiast tutaj przede wszystkim zabrakło mi takiej realnej zmiany w postaci granej przez Więckiewicza. Bo on ma tutaj najwięcej czasu ekranowego, jeżeli chodzi o ten współczesny wątek. Jego obserwujemy przez większość czasu i tak naprawdę... Więc przez chwilę liczyłaś. Jest ten promyk nadziei, że to ta postać nam tak zrobi to, co trzeba tak naprawdę. Tym bardziej, kiedy rewiduje się pewne rzeczy, o których myślał, że dokładnie są pewniakiem. I tam troszeczkę zabrakło mi czegoś takiego, żeby jeszcze z tym bohaterem trochę pobyć, zrozumieć jego sposób myślenia na tym etapie, kiedy już przewartościował troszeczkę swoje życie i swoje postrzeganie tego, co... I czy nowe informacje w ogóle wpływają na tego bohatera w jakikolwiek sposób, a tutaj ma się wrażenie, że on od początku do końca musi być taki sam. I tutaj właśnie też bardzo żałuję, bo postać wnuczki mogła być, w związku z tym, że po pierwsze dziewczyna jest w ciąży, średnio planowanej chyba, no ale dobra, chce wyjechać z Polski, ma na siebie plan, wszystko już przygotowała tak naprawdę, a jej plany biorą w łeb. To jest ta postać, która przez swoje decyzje mogłaby wreszcie przerwać ten łańcuch dziedziczonej traumy, tej nienawiści przekazywanej z pokolenia na pokolenie i poszukać miejsca gdzieś indziej, gdzieś z daleka od tych, wiecie, przysłowiowych trupów w szafie. Może właśnie z tego wynika to, że postać Więckiewicza ostatecznie do niczego nie dochodzi tak naprawdę, bo ta trauma cały czas w nim jest i musimy przeskoczyć to pokolenie, żeby faktycznie zdać sobie sprawę z tego, że mamy cały czas tę traumę w sobie. No ale chyba najważniejszą wartością w tym wszystkim są te analogie, o których wspominałem wcześniej i niektóre są bardziej trafne, inne mniej, ale formalnie jest to o tyle ciekawe, że te dwie rzeczywistości nie mieszają się tylko dlatego, że ten dziadek wyobraża sobie, czy przypomina sobie pewne rzeczy z przeszłości, ale także dlatego, że postacie z przeszłości zaczynają wchodzić w jakieś relacje z postaciami z współczesności i te wszystkie plany się zaczynają mieszać coraz bardziej, aż do jakiejś takiej eskalacji finałowej. Tak, no bo tutaj wiele jest zbudowane i na przeciwieństwach, i na analogiach. Duża w tym zasługa montażu i oczywiście to jest kolejna rzecz, która jednym będzie przeszkadzać, inni stwierdzą, że tak, to właśnie robi robotę w tym filmie. Bo mamy tu bardzo dużo takiego montażu z jednej strony skojarzeń, z drugiej strony antytez. Moim zdaniem w większości przypadków to działa, ale też nie pozostawia nam za dużego pola do interpretacji, bo znowu jest tak prosto w mordę, że aż chwilami jest takie...
Tak, ja miałem, prawdę mówiąc, największy problem z tymi setkami, to znaczy jak postacie bezpośrednio w kierunku kamery wypowiadają jakieś tam kwestie, jakieś cytaty, czy komentują to, co się przed momentem wydarzyło, i czasami te komentarze były takie bardzo wprost, ale prawdę mówiąc troszeczkę wynagrodziły mi to tam finałowe sceny, w których też między innymi Więcławek się pojawia i też mówi takie zdanie, które w jakiś sposób podsumowuje ten film, ale wolałbym, żeby te wszystkie zdania, które tutaj padają, padały w taki organiczny sposób i wynikały bezpośrednio z historii, a nie były takimi przerywnikami. Rozbijały narrację znowu. Zdecydowanie w tym segmencie współczesnym jest dużo więcej bałaganu, który chwilami działa na korzyść tej historii. Chwilami powiedziałabym, że wręcz przeciwnie. Przekrzykujących się ludzi i takiego ogólnego chaosu, powiedziałabym. Bo tutaj w tym segmencie przede wszystkim widzimy efekt tych wszystkich analogii. Jakie są różnice pomiędzy tym, kogo się tak naprawdę boimy i kto stanowi dla nas zagrożenie, bo zawsze znajdziemy sobie jakiegoś wroga. Ja uważam, że z tych samych postaci, tych samych wydarzeń i tej samej konstrukcji można było wycisnąć więcej i lepiej. Tak, wychodzi się z kina z takim trochę uczuciem niedosytu. Jasne, z uczuciem przytłoczenia. Przesytu i niedosytu jednocześnie. Tak, tak, jest coś takiego, że jest to nagromadzenie bodźców, ten montaż jest taki gęsty, tych tekstów, tych hasełek, tych nawiązań, analogii i jakichś aluzji jest po prostu od zatrzęsienia. To jest film, który się trudno ogląda i szczerze mówiąc trudno się o nim opowiada. Trudno jest bardzo oddzielić przekaz od samego filmu, i przez to trudno jest go oceniać w kategoriach filmowych. I sądzę, że będzie bardzo duża polaryzacja tak naprawdę, jeżeli chodzi o opinie na temat tego filmu. Bo jedni będą zachwyceni na pewno tym i w jaki sposób Smarzowski opowiada o rzeczach, a inni właśnie będą mieli już dosyć tego i tego wałkowania kolejny raz właściwie tych samych rzeczy, tylko może w innym momencie historycznym, ale chodzi o to samo. No nie można odmówić Smarzowskiemu w tym wypadku konsekwencji twórczej. Przynajmniej w karierze Smarzowskiego to według mnie jest film średni. Jest oczywiście na ważny temat i dlatego prędzej czy później warto się z nim zapoznać i z tym przekazem, który ze sobą niesie. Natomiast wiem, że kino tego reżysera to już nie jest moje kino. Trudno nam będzie wrócić, sądzę, na te same tory. To znaczy takie, jeszcze jesteś na pokładzie, ale podkreślam, jeszcze. Ta kondensacja i przynajmniej jedna absurdalna scena, która nie powinna znaleźć się w tym filmie, sprowadza ten film dla mnie niebezpiecznie blisko tego rodzaju kina, o którym naprawdę nie chcę mówić. Ja cenię sobie jego kino mimo wszystko, nawet jeżeli wali się kierą w łeb, jeżeli chce coś komuś powiedzieć i przekazać. Ja się, prawdę mówiąc, cieszę, że mamy kogoś takiego, kto nas rozlicza z tych wszystkich grzechów i tak wskazuje właśnie paluchem, mówi: pamiętajcie, zwracajcie na to uwagę. Tutaj mam trochę problem z formą, bo uważam, że można by było nadać tym wszystkim bohaterom trochę więcej jakichś takich ludzkich cech, trochę głębiej wejść w temat. Pod płaszczykiem Starego Wesela w nowym wydaniu wydaje się być takim właśnie połączeniem Róży, Wołynia, być może trochę Pokłosia Pasikowskiego i te wszystkie rzeczy tutaj się gdzieś mieszają w takim jednym wielkim kotle. Poza tym przez to, jak ten film jest sprzedawany i jaki ma marketing, cała masa ludzi pójdzie na ten film do kina i z tego co wiem, to po pierwszym weekendzie już ma 140 tysięcy widzów. Masa ludzi już poszła na ten film, tak. I dobrze wiedzą, z czym to się je. No i właśnie, jeżeli przy tym jesteśmy, to ja wam proponuję, jeżeli idziecie do kina, nie kupować popcornu na ten seans. I tu już nawet nie chodzi o to, że będziecie przeszkadzać innym widzom, kiedy dzieją się tam rzeczy straszne na ekranie, tylko hej, dzieją się tam rzeczy straszne na ekranie i podejrzewam, że większość ludzi to nie będzie mogła nic przełknąć tak czy siak. I musicie przygotować się na to, że jest tam dużo brutalnych scen, nie tylko wobec ludzi. To jest bardzo ważny komunikat. Rzecz, która mnie najbardziej strzeliła po twarzy. Ja nie jestem w stanie przejść do porządku dziennego z przemocą wobec zwierząt, więc jeżeli macie z tym problem, to obrazy w tym filmie też mogą wywołać w was bardzo złe emocje po prostu. Zresztą myślę, że fanów twórczości Smarzowskiego nie trzeba specjalnie przekonywać, że na ten film warto się przejść do kina. A przeciwnicy i tak pójdą, bo przecież trzeba sprawdzić, co to tam znowu złego o Polakach powiedział. Więc, jeżeli widzieliście już Nowe Wesele Smarzowskiego, to dawajcie znać w komentarzach, co myślicie na jego temat. Od nas to wszystko i do zobaczenia w następnych odcinkach.